Zgodnie z tradycją inaugurują nowy rok siatkarze amatorzy. Klub sympatyków piłki siatkowej, organizator Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, już jutro zaprasza na turniej noworoczny z udziałem 8 drużyn. Reprezentujący Podkarpacie zespół z Ulanowa, zespół z Płocka, zespół z Drużbic i 5 zespołów z Łodzi. Turniejowi towarzyszyć będą rozgrywki najmłodszych siatkarzy z klas 5 Szkoły Podstawowej nr 205. Organizatorzy przewidzieli jeszcze jedną atrakcję. Po raz pierwszy w ramach turnieju noworocznego zostanie rozegrany finał Pucharu Ligi, który trwał od miesiąca listopada. Wystąpią w nim zespoły znane już z Ekstraklasy Amatorskiej Ligi Siatkówki, Piazza Cafe oraz Iskra. Finał Pucharu Ligi zaplanowano na godzinę 12, a cały turniej noworoczny w hali Szkoły Podstawowej nr 205 przy ulicy Dąbrówki rozpocznie się o godzinie 8.30.